Hearthstone, Heroes of Warcraft. Hej, hej, siemano, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na prezentację pierwszej talii Łotra na moim kanale. Łotrem do tej pory za dużo nie grałem, nie miałem przede wszystkim odpowiednich kart. Tym razem jednak udało mi się taką talię złożyć, talię skuteczną, talię przede wszystkim skonstruowaną na w odpowiedzi na agresywne deki, których teraz jest mnogość. Ona właśnie z takimi sobie radzi przede wszystkim, aczkolwiek i z kontrolą też powalczy. Odpowiednich narzędzi tu z pewnością nie brakuje, jest dużo zaklęć. Stronników tanich niewiele, ale to właśnie zaklęcia to jest to, z czego Łotr słynie przede wszystkim. I one tutaj są, one tutaj się bardzo dobrze sprawdzają. I o ile ta talia bywa trudna w prowadzeniu, nie powiem, o tyle jest skuteczna i warto nauczyć się nią grać. Ja już nią trochę pykam, aczkolwiek z pewnością mistrzem też nie jestem. Widzę też w niej potrzebę kilku zmian, dopasowania, dostosowania, niewykluczone. Aczkolwiek obecny jej kształt jest na tyle według mnie skuteczny, że po prostu zdecydowałem się ją zaprezentować. Najtańszy stronnik to zbieracz łupów. 2-1, dupy nie urywa, jeden w plecach, wiadomo o co chodzi, słabo. Ja takich kart nie lubię, ale on należy do wyjątku, do tych kilku wyjątków, z tego względu, że dobiera kartę. To jest ważne. A wszystko co powyżej ma właśnie na celu kontrolować stół, więc cios w plecy za 0-2 obrażeń, rewelacyjna sprawa, zabójcza trucizna. Pamiętajmy o tym, że Łotr może mieć broń, sztyleciki, zawsze i wszędzie, za 2 many, 1-2, dokładamy kolejne 2 i mamy broń 3-2, super sprawa, nawałnica ostrzy, AOE, Łotr z tego typu zaklęć nie słynie, ale to właśnie między innymi to zaklęcie sprawia, że pośrednio Łotr takie zaklęcie ma, także warto o tym pamiętać, warto to wykorzystywać. Nawałnica ostrzy tylko jedna, bo mimo wszystko jest to karta dosyć trudna do zagrania, kombogenna, jak ja to nazywam, trzeba, nie wiem, na sztyleciki rzucić zabójczą truciznę i dopiero to wykorzystać, czy zrobić to na ostrze zatracenia, także nie tak hop-siup. Ogłuszenie, no to wiadomo, musimy cofnąć coś dużego, coś nie do przeskoczenia dla nas w danym momencie. Generalnie kartę, która chce nam popsuć grę. Także pod tym względem ogłuszenie sprawdza się bardzo dobrze, dlatego są tego zaklęcia tutaj dwie sztuki. Wypatroszenie, rewelacja, to jest kurde karta, z której Łotr słynie i po prostu ona wymiata, ja ją bardzo lubię. Za 2 możemy zadać 4 obrażeń, to jest cholernie dużo, co prawda w kombinacji, ale Łotr też z kombinacji słynie, o to chodzi, w tej talii da się to zrobić tak w miarę bezboleśnie. No, aczkolwiek czasami wykorzystuję to w tej wersji podstawowej. W momencie, kiedy gram z jakimś agresywnym deckiem, to po prostu się tam nie pierdzielę i te 2 obrażeń zadam i zabiję takiego nożownika czy coś innego. Ostrze zatracenia. Zdecydowałem się na tą kartę właśnie z tego względu, że ona jest w stanie kontrolować ten początkowy etap gry. Raz, że w kombinacji zada 2 i znów coś dużego, jak na pierwsze tury może zabić, a dwa, że też sama zada kolejne 2 obrażenia, mając 2 wytrzymałości może zrobić to 2 razy, nawet bez kombinacji 1 obrażeń w jakąś tam kreaturkę, to mało nie jest. Generalnie broń znów sytuacyjna, jak większość kart Łotra, ale sprawdza się, ja ją lubię i jedną sztukę gram tutaj. Wachlarz ostrzy. Fajne zaklęcie, ono jest kurde rewelacyjne, jak ma się lazerowego smakowca na stole. To się rzadko zdarza, niemniej nawet bez tego jest fajna, bo dobiera kartę po pierwsze. Po drugie, może wyczyścić stół. To jest kolejna namiastka AOE w talii Łotra, w talii tego Łotra.
i pod tym względem fajnie się sprawdza. Dwóch sztuk nie gram, bo mimo wszystko za 3 jeden obrażeń, dobór karty. No dobre, no ale po prostu zdecydowałem się nie grać dwóch. Być może kiedyś to zmienię. Na ten moment uważam, że ostrze zatracenia jest lepsze, bo właśnie jeśli miałbym coś zmieniać, to ostrze zatracenia na wachlarz ostrzy, albo odwrotnie. W każdym razie wolę grać po jednej sztuce obu tych kart. Po prostu agent WW7 to jest super broń, świetna, oj super broń, świetna karta, super stronnik Łotra. Jedna z najlepszych trójek w całej grze, zdecydowanie. No bo kurde, zatrzymamy kreaturkę o statach 3-3, standardowo. Czyli ani dupy nie urywa, ani źle nie jest. Jest ok. To kombinacja. 2 na wejście. Działa to jak żywiołak ognia u szamana. Także kurde, to jest naprawdę fajna sprawa. I to jest kolejna karta, która mimo, że nie sprawia wrażenia w tej talii jako takiej kontrolnej, to ona taką właśnie jest, bo ona jest w stanie odmienić już na początku losy meczu i dać nam inicjatywę, dać nam przewagę. Genialny jest, jest po prostu genialny. Edwin Van Cleef, legendarka Łotra. Kiedyś ją na arenie wylosowałem i o ile mogłoby tej karty w tej talii nie być, tak szczerze mówiąc, jest kilka opcji, by ją zastąpić, to ja po prostu gram tego Edwina. No bo legend dużo nie mam, to sobie chcę go potestować. Potrafi się sprawdzić. Jest to prawda taki właśnie bardzo sytuacyjny, aczkolwiek i jazdowny. Fajnie czasami go tak rzucić, jak on urośnie do 8 na przykład, czy do 6 chociażby. To jest wesoło. I na pewno zagranie tej karty w jakimś tam momencie, kiedy wcześniej zagramy inne karty, no po prostu jest takie satysfakcjonujące, a optymalnie, bo można coś takiego wymodzić, na przykład w drugiej turze. Zabić coś ciosem w plecy, rzucić monetkę i mamy Edwina 6-6 w drugiej turze. Rewelacyjna sprawa, zdarza się niezmiernie rzadko, niemniej, tak jak mówiłem, jest to satysfakcjonujące. Podatne na wyciszenie jak najbardziej, boli wtedy, bardzo boli, ale jest to na tyle zabawna karta, że ja po prostu zdecydowałem się nią grać, chociaż myślę, tak jak wspomniałem, można ją wymienić i skuteczność talii na tym za dużo nie straci, albo nawet w ogóle, albo nawet zyska, tak też może być. Golem zbożowy to jest kolejna karta, zatrzymany. Golem jak to golem, po prostu się go rzuca i wiadomo, że on coś tam porządnego zrobi, bo on zawsze robi. To jest kurde kreatura niezwykle upierdliwa i też jak się go nie wyciszy, to w pierwszych turach, w drugiej, trzeciej bardzo problematyczny. Widzący kręgu ziemi, albo z kręgu ziemi raczej. Jak nie ma tego Z, to ja zwykle Z czytam, a jak jest, to czytam widzący kręgu ziemi. Ach, takie moje zboczenia. Ważna karta w tej talii. Przede wszystkim z racji tego, że tą bronią trochę łupiemy i sami się sprowadzamy do coraz to niższych wartości życia. I on ma między innymi za zadanie nas podleczyć, nas, czyli bohatera, o te 3 punkty many, aczkolwiek jest to talia, w której karty z prowokacją też dużą rolę odgrywają, więc może też taki widzący ową kartę podleczyć i jeszcze bardziej utrudnić życie przeciwnikowi. 2 sztuki, jak najbardziej, nie inaczej. Gnomka wynalazca, bo dobiera kartę. Za 4, 2 na 4 to tam dupy nie urywa, ale dobiera kartę, coś tam może zabić ją. Niełatwo zabić z racji tego, że ma te 4 życia, szczególnie w tym pierwszym etapie gry. Jest ok, tarczowe Senjinu, Dazzlingo popularny. Bardzo fajna karciocha, jedna z najlepszych prowokacji w całej grze. Zresztą moim zdaniem są 2 najlepsze prowokacje w całej grze. I to właśnie jest tarczowy, a drugą jest śluzożer właśnie. Także obie w talii są i obie bardzo dobrze się sprawdzają.
tarczowy za 4 ma staty 3-5, luzożer takie same, ale po śmierci przyzywa kolejnego swojego pomiota, śluza o statach 1-2. Obie bardzo upierdliwe, obie bardzo skuteczne. Uwielbiam obie. Lazurowy smokowiec, jedna z moich ulubionych piątek, generalnie jedna z najczęściej granych piątek. Po prostu świetne karty, no bardzo uniwersalne. Raz, że za 5 staty 4-4 są ok, to obrażenia od zaklęć plus 1 swoje robią, fajnie to działa, chociażby z takim wachlarzem ostrzy. Poza tym dobiera kartę. Czego chcieć więcej? Jedna z najlepszych piątek w Hearthstone'ie, ohydziasz. Jedna z najlepszych kart legendarnych w Hearthstone'ie. Chyba też najbardziej uniwersalna obok Ragnarosa. Co ja często powtarzam, więc z pewnością znacie ten mój frazes, jeśli oglądacie te moje filmy, te moje prezentacje Talii. No ale skoro Talia jest, tak jak mówię, typu midrange, bardzo uniwersalną, typu tempo, no to te dwie karty tu muszą być i one tu są i nie ma więcej co się nad tym rozwodzić. Ich obecność była obowiązkowa. Na sam koniec dowódca Argentu za 6-4-2 boska tarcza, coś zabije, przeżyje, zostaje na stole. Bardziej kontrolny oczywiście niż Leroy, dlatego tu nie ma Leroya, bo Leroy raczej służy do wykończenia czy zabicia czegoś w momencie, gdy już nie mamy co zrobić, czyli w tym momencie służy jako takie zaklęcie. Ten inaczej. I to jest w nim fajne, ta boska tarcza właśnie. Drogi jest to prawda, zadaje tylko 4 obrażeń. Może się wydawać w zasadzie, że drogi, ale drogi nie jest. To jest bardzo skuteczna ta karta. Warto nią grać, gram tylko jedną sztukę z jednego powodu, mam tylko jedną sztukę. Tego pyłu mam jak widać dużo, aczkolwiek zdecydowałem się jeszcze sobie drugiego nie robić, ponieważ gram tego Edwina chociażby, którego właśnie by myślę, że całkiem niezłym pomysłem było wymienienie na dowódcę Argentu. Z pewnością Talia by na tym nie ucierpiała. Edwina można również zamienić na kolejną gnomkę albo na obrońcę Argusa. I taki zestaw też by się z pewnością sprawdził. Rozgadałem się, trochę się poplułem, tradycyjnie. Morski Olbrzym. Czy właśnie skończył się sezon rankingowy? Jak ja chcę nagrywać grę? Co? O 23? No bez jaj! No daj ta spokój, to zaraz zamiast zagrać na randze numer 5, to ja zagram sobie na randze numer 17. O Boże, no nie planowałem tego. Spodziewałem się, że grubo po północy się ten ranking zresetuje, ale taki wał. No trudno. Taka niespodzianka. O litości. To mnie Blizzard zaskoczył. Zadania się przecież odpalają chyba o pierwszej. I o ile dobrze pamiętam, to te resety też się odbywały o pierwszej. Albo może ja nie grałem wcześniej? Tak późno, wczesną porą? Niewykluczone. Nie wiem, nie pamiętam, nie będę do tego wnikał, bo... Zachowaj czujność. Nic z tego nie będzie. Powiedziałem, co wiedziałem. Zabójczą truciznę sobie zostawię. Trochę mnie to zmazało i dlatego. Ogłuszenie tarczowe zabójcza. I tradycyjnie bym rzekł, beznadziejna ręka startowa. Siemasz stary, witaj. Bardzo mi przyjemnie. Bardzo mi przyjemnie, Stralem gram, Newcastem. Kolejne wypatroszenie, no wesoło. Mam zabójczą truciznę, więc oczywiście nie atakuję. Bo i po co? Co mi tam jeden punkcik obrażeń we wrogiego bohatera, jak na ręce mam zabójczą truciznę, która znacznie więcej może zrobić. Na przykład teraz zabić takiego golema. Mówiłem w opisie talii, prezentacji talii, w jej omówieniu, że golem jest niezwykle kartą opierdliwą, no i właśnie taką jest.
zdecydowanie taką jest. Mógłbym go cofnąć, ale nie mam co rzucić, więc to bez sensu. Zabiję frajera. Wypatrzenia oczywiście nie wykorzystuję. Nie wykorzystuję też ogłuszenia, bo nie ma sensu. Golem trochę napsuł mi już krwi z samego początku. I kolejny, ach, kochany przeciwnik. W przeciwieństwie do mnie przeciwnik miał bardzo dobre odparcie. No to do roboty. Mama bababa. Tarczowego, bo przeciwnik chcąc zabić tarczowego tym, co ma na stole, będzie musiał oba małe uszkodzone golemy wykorzystać, zabić. Aczkolwiek obstawiam, że ma jakieś zaklęcie na ręce i po prostu mój plan się nie sprawdzi. Masz czy nie masz? Newcast, dawaj Newcast. Dobra, zastanawia się długo, to być może nie ma. I mój plan się jednak sprawdzi, chyba że błyskawica pójdzie teraz. Eteryczny to może mieć. Jest, celuje za 4. To tylko jeden golemik zginie. Tragedii nie ma, aczkolwiek liczyłem na więcej oczywiście. Dwójki żadnej nie mam. Szkoda, że nie mam. Ale zrobię to w ten sposób, że zabiję tego i zabiję tego. No i nic więcej nie zrobię, ale to jest scenariusz ten, o którym mówiłem. Na początku nie zdobyłem inicjatywy, ale jestem bliski jej zdobycia. I to jest całkiem prawdopodobne, bo jest to dużo kart, które na początku są w stanie stół kontrolować po prostu. Zrobię to w ten sposób, bo będę miał dwie kreatury na stole oraz broń na wyposażenie, którą kolejną kreaturę mam nadzieję, że będę mógł zabić albo uszkodzić poważnie, tak by dobić jednym z moich stronników na stole. Właśnie tak. Newcast myśli. Nad tym właśnie, co tu robić. Zgładziciel, no proszę, przeciążenie 2. W kolejnej będzie miał 5. Trząs ziemi, golemik wyrwał. No niestety szaman ma jak sobie z golemem prowadzić, to jest właśnie świetna sprawa. Trząs ziemi. Rewelacyjna karta szamana, ja ją uwielbiam, wam powiem szczerze. Nic dużego mi nie chce przychodzić. Atakuję tym razem, żeby sobie odpalić broń i nie zmarnować tych punktów many. Małe kreatury na ręce, także coś większego też będę w stanie, myślę, że zabić. Tym bardziej, że z kombinacją agent WW może wejść wypatroszenie z kombinacją. Nieźle, wręcz jest bardzo dobrze, bym powiedział. Obie moje kreatury mają po 3, także z gładzicielem ich tak łatwo nie zabije. Niestety duchowe wilki trochę mi tu psują. Psują mój super uber plan. Ale przyszedł cios w plecy. No tak myślę, zadam 2. No to do roboty. Tu nie, nie. A, zdzielimy. Hej, miłych snów. Tu też dzielimy. Tu zabijemy w ten sposób. No i broń trzeba odpalić i zaatakować. Jakżeby inaczej. 8 na ręce, jakby cosik. Niby meczek wyrównany, ale trochę boję się kruszoskalnego orężu. Lazurowy smokowiec, to jeszcze jest okej. Okay. Dobra, nie ma źle, aczkolwiek zawsze z szamanem trzeba mieć się na baczności. Zdecydowanie fajnie, że przyszedł zbierać łupów, bo odpalił mi wypatroszenie, którym zabije smokowca. Co mi zostało, tym zaatakuję.
tu oczywiście też kolejne 4 mogę zadać. Ale nie uważam, żeby miało to sens w momencie. W przyszłej turze mam ogromną szansę to wygrać, o ile przeciwnik nie dołoży sobie krużoskalnego orężu albo dwóch, albo jakiejś tam błyskawicy, eksplozji lawy. Może mnie zabić w każdym razie. Ma na to dużą szansę. 7 kart na ręce. Ło! Sporo możliwości, ale niewykluczone, że ich nie dobrał. 15 kart. No, musiałbym mieć troszeczkę farta. Mam nadzieję, że tak się nie stało. Na stole natomiast stało się to, o czym mówiłem. Początek się nie układał, ale inicjatywę udało się uzyskać. Bo taka właśnie jest ta talia, o to w niej chodzi. Można przy wykorzystaniu tych kart zrobić to na samym początku, albo dopiero gdzieś koło 4, 5, 6 tury. Tak to zazwyczaj wygląda. Jest naprawdę fajna, szczególnie na te agresywne deki. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, z racji ogłoszenia, z racji wypatroszenia, można poradzić też sobie z tymi taliami o wiele bardziej kontrolnymi. I błyskawica ładnie pocisnął, pozabija mi te moje kreatury. Trochę to niemiłe z jego strony, ale ja mam dychę tutaj na miejscu, więc o, tak to może zrobię. Cofnę sobie tego, tak dla jaj. Hej, miłych snów. Tu dorzucę. Na północną granicę. Tu zagram dowódcę Argentu i jeszcze z kombinacji pierdyknę. Czym właśnie odniosłem zwycięstwo. Jakże fajnie, jakże cudownie. I normalnie zdobyłem drugą gwiazdkę na 17 poziomie. Podczas gdy liczyłem na to, że awansuję na 4. No ale niech będzie, no. Takie uroki i zasady Hearthstone'a. Nie wiedziałem o tym, że około 11 ranking się zresetuje. Trochę mnie to zaskoczyło. Niemniej zaprezentowałem talię, omówiłem ją tradycyjnie bez ładu i składu, ale to nie ma znaczenia. Jakie karty tutaj są, było widać. Jak nimi grać, też można byłoby wnioskować, także myślę, że swoje zadanie wykonałem, za co wam i sobie serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne pojedynki, trzymajcie się, na razicho.